Drugi sezon Biblioteki Okryn! Chyba potrzebujemy nowego miejsca, nie? No. To mamy nowe miejsce. Zimno trochę. Wilgotno pada. Wiecie co, nie podoba mi się, cofamy to. Zaczynamy od okultyzmu. Tak, wiem, że to nie jest doktryna, ale jakbyście nie zauważyli, ten program jest o izmach, a nie tylko o doktrynach. Okultyzm jest dowodem na to, że człowiek od zarania miał w sobie wewnętrznego gimbusa, który miał ochotę biegać i napieprzać fireballami, ale musiał znaleźć jakieś wyjaśnienie dla tego, że próbuje to ciągle robić. Pewnie w gimbazie kazali wam czytać Fausta. Faust to postać autentyczna. Był 600 lat temu studentem. W Krakowie. Ponoć potrafił przywoływać demony i rozmawiać z szatanem i takie tam i nikt go przez to nie lubił. W sumie zawsze jest to dobre wytłumaczenie, jak nikt cię nie lubi, nie? Okultyzmu nie należy utożsamiać z satanizmem, bo okultyzm jest jakby piętro wyżej. Ma szersze obejmowanie definicji. Satanizm też jest okultyzmem, ale też kilka innych rzeczy jest okultyzmem. Na przykład stawianie tarota albo, nie wiem, kabała. Myślicie, że okultyzm to relikt przeszłości, który dawno już przeminął, mamy to za sobą i to dotyczy jedynie jakiegoś tam średniowiecza oraz gości, którzy siedzą w piwnicy twojego sąsiada? Otóż nic bardziej mylnego. Akupunktura. Co to jest akupunktura? Akupunktura to jest nakłuwanie ciała w różnych miejscach za pomocą złotych igieł. No i te różne miejsca są kontrowersyjne, bo one się nie pokrywają ani z mięśniami, ani z nerwami, tylko to są to jakieś magiczne linie energetyczne. I co jest najśmieszniejsze, to działa, a teoretycznie nie ma prawa działać. Jeżeli chcielibyście jednak pobiegać w kapturkach, rzucać na ludzi klątwy, czy machać piorunami kulistymi, to ja nie mam nic przeciwko, nie? Zakładajcie swój kapturek i ten. Ważne, żebyście nie robili macy z chrześcijańskich dzieci. To tyle w dzisiejszych doktrynach, mam nadzieję, że nie było dla was za krótko, ale dla mnie ta długość jest akurat. Uwaga, uwaga, interaktywny film. Możecie sobie wybrać, o czym będą doktryny za tydzień. Biurokratyzm, czy może sarmatyzm. Głosujcie teraz. A, i jeszcze jedna sprawa. Jak coś, to od tej pory będę sobie co pewien czas trochę vlogował na swoim prywatnym kanale, na Karolu Czekołowskim. Link tutaj. Mam nadzieję, że umiem zrobić tak, żeby się pojawił. Jak lubicie oglądać vlogi, to będziecie mogli sobie oglądać vlogi. Ja nie lubię oglądać vlogów, ale lubię robić vlogi, więc obejrzyjcie.